Witajcie na kanale CarSmile. Dzisiaj samochód, który jest nowością na naszym rynku. No właśnie, jaki to jest samochód? To jest poprzednia generacja BMW X1, no która jak to przystało na X1, nie jest szczególnie duża, a tutaj stoi koło niej jakiś wielki SUV. Tak właśnie ogromnym samochodem stało się teraz BMW X1 i zapraszam na porównanie najnowszej generacji oznaczonej przez producenta U11 do jej poprzedniczki. Najnowsza generacja X1 bardzo urosła. Właściwie pod każdym względem ten samochód jest większy od poprzednika, a jak zaczniecie patrzeć w dokładne wymiary, to on niebezpiecznie zbliża się do tego, jakiej wielkości była na przykład pierwsza X3. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Gdyby sprawdzić to jeszcze dalej w historii BMW, to można by to porównać nawet z X5 i zaczęlibyśmy być blisko. Tak bardzo nam urosły samochody. Urosły nam tak bardzo, że właściwie ten samochód wystarcza do takich rodzinnych, różnych historii. I to Wam za chwilę pokażemy, pokazując wnętrze i wielkość bagażnika. Na razie zobaczcie, jak on wygląda. No jest to naprawdę kawał dobrej roboty, biorąc pod uwagę, że oczywiście mówimy o takim suwowatym nadwoziu. No nie jest to samochód, który jest szczególnie wysoko zawieszony, więc raczej jest on przeznaczony do tego, żeby jeździć po mieście. Tu mamy wersję przednionapędową, są również czteronapędowe, ale to już jest taki układ z silnikiem poprzecznie i generalnie napędem na przednie koła. Można mieć wielkie koła. Tutaj są 19 z M pakietu, ale można mieć nawet 20 w tym samochodzie. No to jest coś, co tak naprawdę występuje w X7 standardowo, ale w tym segmencie, w X1 jeszcze tak dużych kół nigdy mieć nie można było. No to wszystko wskazuje na to, że ten samochód ma trochę podgryzać te większe modele SUV-ów BMW, a przede wszystkim walczyć sobie z konkurencją, która jest gigantyczna. Zapraszam teraz do bagażnika. Poprzednia generacja X1, 505 litrów bagażnika. Spory schowek pod podłogą, no oczywiście nie ma koła zapasowego, bo tu mamy run flaty, ale wszystko fajne, ustawne, nie ma tu żadnego progu, tam też się nie tworzy próg. Możemy sobie rozkładać kanapę z pozycji bagażnika, mamy haczyki, mamy jakieś schoweczki, bardzo to wszystko fajne i przemyślane. A nasza nowość ma tych litrów nieco więcej, ale to jest taka ciekawostka, no tu jest 520 litrów, zobaczcie jaki wielki schowek, właściwie porównywalny. Haczyki, jakieś tego typu historie, składanie kanapy. Ha, czyżby nie było? Czy nie da się już złożyć kanapy z tej pozycji, będąc w bagażniku, no to byłby duży, duży minus. No, te 520 litrów niestety mamy tylko w wersjach, które nie mają hybrydy. One są tak naprawdę dwie. Ta, którą tu widzicie, 118i i podstawowy diesel. Reszta jest wszystko hybrydą i ma bagażniki o pojemności 490 litrów, czyli o 15 mniej niż w tamtym samochodzie. No ale dalej, no 15 litrów mniej, spokojnie to może służyć jako rodzinny samochód. Zobaczmy teraz, jak wygląda środek. Zacznijmy od starej generacji, a potem przejdźmy sobie do tej nowej, bo tu zdecydowanie jest co pokazać. Troszkę jakbym się cofnął w czasie, w drugiej generacji X1, no jest taki fajny oldschoolowy styl BMW. Z prawdziwymi zegarami jeszcze, z pokrętłami, z przyciskami. Wszystko ma tutaj sens. Oczywiście na pierwszy rzut oka można mieć takie wrażenie, że tego jest dużo, ale tak naprawdę co jest złego w tych fizycznych przyciskach, w tym, że mam tutaj normalną klimatyzację, którą mogę obsługiwać no właściwie bez odwracania wzroku od jezdni. Tak samo jest tutaj z tym radiem. No, wszystko tutaj jest na miejscu. Zobaczcie, jeszcze normalny wybierak skrzyni biegów. To jest automat. Przełącznik trybów pracy. No jak sobie je tutaj naciskam, to od razu mam je przełączone. Tutaj się pokazuje na wyświetlaczu. Nie mówię tego bez kozery, no bo w tamtym samochodzie tak niestety już nie jest. No i system iDrive, który w tej generacji już naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Szybciutko można sobie tutaj skakać między tymi wszystkimi rzeczami. No, ten ekran jest oczywiście maleńki, ale nie zmienia to faktu, że po co większe? No wszystko tu widać. Jest to bardzo, bardzo fajne, wygodne fotele. Zobaczmy sobie jeszcze schowek przed pasażerem. Nie jest jakiś szczególnie duży, no ale biedy mamy jeszcze tutaj. Schoweczek między fotelami i w tym podłokietniku, który sobie można regulować, też jakiś taki maleńki schowek jest. No także jest to old school, ale jest to old school z sensem. A teraz zapraszam do tego nowoczesnego wnętrza. No i tam tak naprawdę podstawowe pytanie brzmi,
czy ta nowoczesność ma sens? Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, jak się chce wsiąść do wnętrza, to są klamki. One są schowane, być może dlatego BMW X1 ma teraz taki rewelacyjny współczynnik oporu powietrza. No i zobaczcie, no tutaj naprawdę jest luksusowo w tym samochodzie. No oczywiście jesteśmy troszeczkę wzbogaceni, to nie jest podstawa. Mamy między innymi M-pakiet, mamy tutaj taką półskórzaną tapicerkę. No i kurde, wygląda to po prostu wszystko rewelacyjnie, te ekrany, ta nowoczesność, którą tutaj mamy. Tutaj zobaczcie, tak wygląda panel sterowania, tu się odpala samochód, zapalmy go sobie. Od razu wyciszmy radio. No, ale to wszystko nie jest takie proste, bo żeby na przykład obsłużyć sobie tutaj klimatyzację, to trzeba się na nią przeklikać. A jak się to robi? O, to jest pytanie. Co trzeba nacisnąć? Zakładam, że tego teraz tutaj nie ma, że jest coś innego. Powiedzmy, że są media. A, właśnie, trzeba nacisnąć tutaj. I dopiero stąd można sobie zmniejszyć nawiewy. Ustawienia. Media. Są jakieś funkcyjne przyciski, proszę bardzo, w ten sposób można sobie tutaj zrobić. Ale nie ma niczego tutaj. Poza tymi dwoma przyciskami, czyli tak naprawdę wszystko trzeba wywoływać z tego menu. Nawet coś takiego jak zmiana trybu jazdy, to pewno będzie to. Tak, to tutaj tylko naciskamy w tym miejscu, ale wyboru dokonujemy tutaj na ekranie. Przy okazji zmieniły się zegary, ale no nie, to BMW, nie idźcie w tą drogę. Tą drogą, to jest drugi model, który ma tego typu rozwiązania, podwójce Active Tourer, i pewnie wszystkie to będą miały za chwilę. No ale nie, bo to jest fajne wnętrze, fajny samochód, duży, co za chwilę pokażemy, z dużą ilością miejsca z tyłu. No trochę z bezsensownym systemem wybierania tych wszystkich funkcji. Fajne jest na przykład to, taka indukcyjna ładowarka, gdzie telefon sobie można postawić w pionie i go zablokować. Fajne cup holdery, ten wybierak do skrzyni biegów też jest całkiem spoko. Nie da się tego podnieść niestety, ale pod spodem, postaram się Wam to pokazać, jest schoweczek. Schoweczek oczywiście jest też przed pasażerem i wydaje się być trochę większy niż w tamtej generacji BMW-ki. Mamy jakieś proste sterowanie kilkoma funkcjami z kierownicy, ale jak na mój gust, to zdecydowanie za mało przycisków, za dużo rzeczy rzuconych tam. No ale za to tak, bardzo fajna kierownica z takim grubym wieńcem. Oczywiście to jest M-pakiet. On, z tego co pamiętam, nie kosztuje dużo, bo to jest chyba tylko 5000 zł, więc warto sobie ten samochód w tym M-pakiecie wziąć. Zwłaszcza, że on wtedy ma fajniejsze koła i fajniej wygląda. No, sprawia to dobre wrażenie. Materiały są fajne, wykończone jest fajnie. Jedynie ta nowoczesność. No gdyby tutaj zamiast tych nawiewów, no przecież tu jest miejsce, dać normalnie taki panel klimatyzacji, jak był w tamtym samochodzie, byłoby dużo, dużo lepiej. Ale dobra, nie ma się co patrzeć nad tym BMW. Pewnie przyjdzie lifting, to sobie to zmienią, tak żeby się bardziej dało to obsługiwać, tak jak Volkswagen te słynne swoje przyciski na kierownicy, z których zrezygnował, wrócił do normalnych. Czas usiąść z tyłu i zaczynamy od poprzedniej generacji X1. Fotel oczywiście ustawiony pode mnie. Poprzednia generacja X1. Jak na swój w sumie niewielki segment, to miejsca tu nie brakuje. Oczywiście moje kolano nieco dotyka fotela kierowcy, ale no nie ma tragedii. Nad głową również jest sporo miejsca. Fajny podłokietnik z cup holderami. Trochę plasticzanymi, ale spoko, podoba mi się. Dwa nawiewy. Nie ma USB jeszcze, no bo to jest stary samochód. Gniazdo 12V, to spokojnie można sobie przejścióweczkę podłączyć. No i kanapa jest regulowana. Można sobie wybrać kąt, no takiego to może nie, ale można sobie na przykład bardziej rozłożyć. To samo jest w tej nowej, ale to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Można ją również, no, teoretycznie można również ją przesuwać. Zapraszam teraz do nowego samochodu. Najnowsza X1 to jest oczywiście nowa płyta podłogowa. No, ale miejsca na kolana przy ustawionym tak fotelu pode mnie. No dobra, jest trochę więcej, nie ma tutaj, nie dotykam. Nad głową również mam sporo przestrzeni, mimo tego, że tu jest ten dach, który troszeczkę obniża. Mam również fajny podłokietnik już z takimi nowocześniejszymi cup holderami. Dwa nawiewy, dwa porty USB-C, czyli wszystko, czego potrzeba. No i znowu ta kanapa może być regulowana, można sobie ją bardziej rozłożyć. I tutaj w tej wersji podstawowej benzynowej można sobie dokupić też przesuwanie tej kanapy. Także naprawdę fajny, rodzinny samochód. Myślę, że jeżeli potrzebujecie auta rodzinnego, takiego do jazdy po mieście, za miasto,
to wcale nie trzeba tych większych modeli kupować, wystarczy X1. Czas się tym autem teraz przejechać. Zarówno poprzedniej generacji, jak i w tej najnowszej. Silnik oczywiście jest ustawiony poprzecznie. Mamy takie wielkie pałąki. Ten samochód demonstracyjny, który pożyczyliśmy z parku aut używanych, oczywiście jest na sprzedaż. Tutaj mamy diesla, nie będziemy go bezpośrednio porównywać do tej benzynki, bo nie ma to większego sensu. Raczej chodzi o to, żeby opowiedzieć trochę o tym nowym modelu. A tutaj gama silnikowa jest naprawdę zacna. Podstawowa jednostka benzynowa to jest ten silnik R315, doskonale znany. On w tym wypadku ma 136 koni, 230 Nm, 9,7 do setki i spala takie 6,4 tam do 7 litrów według WLTP, czyli całkiem przyzwoicie. Jako jedyny występuje poza podstawowym dieslem bez hybrydy. Wszystkie pozostałe X1 są zelektryfikowane. Mamy też samochód elektryczny stricte, no ale fajne jest to, że można wybierać tak naprawdę z pełnej gamy, od benzyniaka przez diesla, aż po elektryka. Są dwulitrówki benzynowe, są dwulitrówki wysokoprężne, jest napęd X-Drive, tutaj mamy S-Drive, czyli tylko naprzód, także naprawdę ta gama jest całkiem niezła. No jest wrażenie jazdy dużo większym samochodem niż wynika z nazwy, to jest tak naprawdę dla mnie odczucie, jakie miałem w X3 tutaj. Genialna jest ta kierownica, jej grubość straszliwie mi się podoba. Przed sobą mam taką trochę powyginaną maskę, też jest to bardzo fajne. No i teraz wszystko już mam ustawione, więc nie muszę się tym przejmować. Nic mnie tutaj nie będzie rozpraszało w tym momencie. Nie słychać tego, że jest to 3-cylindrowy silnik. Oczywiście jak się go odpala, no to on wydaje trochę takie dźwięki, jakby chciał umrzeć. Ale to znamy też z innych modeli BMW, jak testowaliśmy inne samochody z tym silnikiem 1.5 3-cylindrowym. To niestety ten silnik tak samo się zachowywał, ale jego kultura pracy teraz podczas jazdy jest całkiem przyzwoita. Jeździmy sobie teraz po jakichś wąskich ulicach. Mamy tutaj różnego rodzaju progi zwalniające. No i czuć, że ten samochód jest sztywniutki. To oczywiście jest też w dużej mierze spowodowane tym, że mamy tutaj 19, czyli już tej opony jest relatywnie mało, ale jest to samochód sztywny dla takich kierowców, którzy lubią prowadzić. No, jest przednio napędowy, ale myślę, że podczas takiej jazdy tutaj tego szczególnie nie odczujemy. Dźwięk nawet jakiś tutaj dosyć przyjemny jest. 9,7 sekundy do setki, przypominam, więc tak naprawdę bardzo przyzwoicie, a to jest tylko 136 koni na całkiem spory samochód. Fajnie jest zestopniowane z tą automatyczną skrzynią biegów, bardzo ładnie ten napęd działa. System start and stop, no jest tu lekkie opóźnienie, ale nie ma tragedii. No i zobaczmy, jak ten samochód się napędza. Trzy osoby na pokładzie, pedał w podłogę. No, nawet przyzwoicie, nawet miałem takie wrażenie, że nieco zacząłem tracić przyczepność na tych przednich kołach tutaj. Ale fajnie się jeździ. Bardzo sportowe, sztywne fotele, które mnie genialnie opinają. To jest oczywiście M-pakiet, ale polecam. Jestem przekonany, że na dłuższą trasę byłoby to świetne rozwiązanie. No, bardzo fajnie zaprojektowany samochód, który świetnie wygląda, jest duży. Dobrze wykonany w środku, no jedyny minus to jest ta obsługa, no która mogłaby być troszeczkę prostsza, lepsza i działająca nieco szybciej, no ale tego już niestety nie zmienimy, tak to sobie BMW wymyśliło w tym samochodzie. Ceny takiego auta startują w tej podstawowej wersji od mniej więcej 150-160 tysięcy złotych. My to mamy w najmie w CarSmile. Możecie sobie zobaczyć nasze ceny pod filmem. Zachęcam też do tego, żebyście nam dali subskrypcję i dzwoneczek po to, żeby nasze filmy Wam się pokazywały. No mamy tutaj dużo różnych SUV-ów, robimy też spalania, porównujemy stare samochody do nowych, porównujemy auta w danym segmencie, także naprawdę jest tutaj dużo tego wszystkiego, jeżeli szukacie nowego samochodu. W najmie ten samochód, z tego co patrzyłem, w takiej wersji z M-pakietem, to jest mniej więcej 2500 miesięcznie przy 36 miesiącach najmu.
i wpłacie własnej, z tego co pamiętam, na poziomie 10 tysięcy złotych, ale sprawdźcie sobie dokładnie, mamy fajny konfigurator, można to sprawdzić. No, zdecydowanie jest to krok naprzód w porównaniu do tej poprzedniej generacji. Pytanie, gdzie jest koniec tego, żeby samochody były coraz większe i coraz większe, no bo bardzo nam rosną w tej chwili i ten samochód, no właściwie już nie jest takim małym crossoverem, tylko jest pełnoprawnym SUV-em średniej wielkości, takim kompaktowym. Bardzo fajne auto.